Święto apostołów Judy Tadeusza i Szymona. Słuchamy Ewangelii, która opowiada o powołaniu apostołów. Jezus po modlitwie na osobności woła ich po imieniu i zaprasza do tego, aby poszli z Nim. To pójście z Nim objawia się właśnie w tym, że Ewangelia mówi, zeszli razem z tej góry i zobaczyli wielki tłum, który pragnął słuchać Jezusa, który pragnął się Go dotknąć, który pragnął tego, by odczuć bliskość Boga. Ewangelia nam pokazuje dzisiaj, że Jezus wybiera apostołów najpierw modląc się na osobności, a więc przed bardzo ważną czynnością, przed bardzo ważnym działaniem, przed wyborem 12, na których zbuduje Kościół, wybiera ich po modlitwie. Dzisiaj to słowo zaprasza nas do tego, abyśmy odnajdując siebie w Kościele jako powołanych przez Jezusa, ale także jako tych, którzy chcą słuchać Jezusa, chcą poczuć Jego bliskość, potrzebują Jego łaski, jesteśmy zaproszeni do tego, byśmy ważne decyzje w naszym życiu podejmowali zawsze po modlitwie albo na modlitwie, a więc w rzeczywistości stanięcia sam na sam z Bogiem Ojcem, abyśmy przede wszystkim w tym odkrywali, że mamy wypełniać Jego wolę, wolę Ojca, który jest w niebie, tak jak Jezus przyszedł po to, aby wypełniać wolę Ojca. Także ta wola Ojca dzisiaj objawia się w wyborze apostołów.